Dynia podejmie. Fakty sportowe. Jan Kałucki. Mistrz Kazachstanu lepszy od mistrza Polski. FK Astana wygrał z Legią Warszawa 3-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Jutro w europejskich pucharach zagrają nasze pozostałe drużyny. Lech Poznań zagra na wyjeździe z Utrechtem, a Arka Gdynia podejmie FC Midtjylland. Natomiast dziś w nocy kolejna porcja futbolu na najwyższym poziomie. Najlepsze ekipy świata grają towarzyskie mecze w Stanach Zjednoczonych. Dziś kolejne szlagiery, ale o szczegółach Paweł Pawłowski. Już o 1:30 czasu polskiego Barcelona zagra z Manchesterem United. Dla Czerwonych Diabłów będzie to mecz na zakończenie tournée po Stanach Zjednoczonych. Jak deklaruje José Mourinho, wynik będzie sprawą drugorzędną. Celem jest danie szansy gry wszystkim zawodnikom. O 2:30 rozpocznie się starcie PSG z Juventusem. W składzie starej damy zabraknie Wojciecha Szczęsnego, który skręcił kostkę. Natomiast o 5:00 nad ranem Manchester City zagra z Realem. Obie drużyny grały już ze sobą w tym turnieju niemal dokładnie 2 lata temu. Królewscy rozgromili wtedy The Citizens 4-1. Dziękujemy, ale zostajemy jeszcze przy piłce nożnej, bo dziś poznaliśmy ostatnie drużyny, które zagrają w głównej drabince Pucharu Polski. Górnik Zabrze wygrał z Rowem Rybnik 2-0, a Warta Sieradz przegrała z Sandecją Nowy Sącz 1-5. Honorowe trafienie dla Warty zaliczył Łukasz Mitek. Sandecja wysokim pressingiem nas atakowała. No i ciężko, bo nawet zagranie nasze do środka, to od razu 2-3 zawodników doskakiwało. Ale to spodziewaliśmy się, że tak będzie. Nastawiliśmy się przed spotkaniem, że to my będziemy bronić się i liczyć na wyprowadzenie kontr. Teraz czas na świetne wiadomości z pływalni w Budapeszcie. Wojciech Wojdak został srebrnym medalistą Mistrzostw Świata. Polak był drugi w wyścigu na 800 metrów stylem dowolnym, a w Lipsku, gdzie zakończyły się Mistrzostwa Świata w szermierce, nasze szablistki wywalczyły brązowe medale w drużynówce.